Ten nominowany do Oscara film pokazuje, że nawet największy tchórz może stać się twórcą imperium pod warunkiem, że w jego życie wplącze się rezolutna kobieta. Przez większą część filmu Temujin nie robi nic, tylko ucieka z niewoli lub ukrywa się przed przeciwnikami. I gdyby nie miłość do kobiety, która miała na tyle mały móżdżek, że dała się schwytać, pewnie nigdy nie wstąpiłby na wojenną ścieżkę. Polacy mogliby się wiele od Temujina nauczyć. Greatness comes to those who take it. Mongol, the untold story of Genghis Khan's rise to power. Ja ty się szukowił. Вера Федоровна Светлова, попросим. И ты вдвое на две масштабы. Mała Moskwa Waldemara Krzystka ma jedną niewątpliwą zaletę. Prześliczną Swietłanę Chodczenkową w roli Rosjanki, która wolała jurnego i szlachetnego oficera Polaka od swojego męża impotenta. Gdyby dodać do tego jeszcze parę scen ostrego seksu, film byłby pewnie przebojem naszych kin. Mimo wszystko i tak spodziewamy się sukcesu kasowego. Każdy zechce zobaczyć wyklęty przez krytyków film, który wysiudał arcydzieła i zgarnął główną nagrodę na festiwalu w Gdyni. Tymczasem Mała Moskwa to całkiem zacny melodramacik z ładnymi bohaterami i wielką tragedią w tle. Bogobojne Polki wypłaczą hektolitry łez, patrząc na wielką historię niszczącą małych ludzi. A my tego nie dopuścimy. Nigdy! Meet Poppy. Have you ever had a driving lesson before? Yeah. No, wasn't really a lesson. W swoim najnowszym filmie Mike Lee porzuca swoje zatroskanie o kondycję brytyjskiej klasy robotniczej i pokazuje nam, że zaiste wesołe jest życie staruszka, skoro stać go na taki optymizm. What is the passion? What is the blood? This is flamenco. Happy Go Lucky, czyli Co nas uszczęśliwia, to historia Poppy, której mało spektakularne życie wywołuje spektakularną poprawę nastroju u widza. Po tym filmie zwolennicy PC-tów padną w ramiona makowców, a zwolenniczki ojca dyrektora zaczną lubieżnie zerkać na Adama Michnika. I to wszystko przez jedną rozgadaną londyńską panienkę. Happy Go Lucky. Filmem Piorun Disney próbuje udowodnić, że bez Viagry z logiem Pixara też staje na wysokości zadania i potrafi spłodzić zabawę dla pokolenia najmłodszych milusińskich. Zgredziała wytwórnia, która już dawno weszła w bieg emerytalny, tym razem zaskakuje bardzo dynamiczną i zabawną komedyjką o psie, który mało wiedział, a w dużo rzeczy wierzył. Czy to przedśmiertne spazmy, czy też Disney znalazł prawdziwy sposób na odmłodzenie swojej wizji animacji? Przekonajcie się sami w kinie. Superbar, superbar! Bolt. Gdy Kiefer Sutherland patrzy w lustro, widzi pewnie podstarzałego aktora z problemem alkoholowym, który przez całe życie musiał się mierzyć z legendą swojego ojca. Z kolei w nowym filmie Aleksandra Aja, gwiazdor 24 godzin dostrzega w mrocznym zwierciadle same upiory, zjawy, demony i wszystkie inne śmierdzące paskudy, którym przydałaby się wizyta u kosmetyczki, fryzjera i ginekologa. Lustra to remake koreańskiego straszaczka o ochroniarzu w centrum handlowym próbującym rozwiązać serię zagadkowych śmierci. Dodajmy od razu, że nie chodzi o grube baby, które popełniały samobójstwo na widok swoich fałd rozstępu i celulitu. Czy widz będzie tak samo wystraszony jak Sutherland? Się zobaczy. Sidney Lumet wielkim reżyserem był i wciąż jest. Wielkość Nim diabeł dowie się, że nie żyjesz, nie wynika jednak z dojrzałej maestrii twórcy 12 gniewnych ludzi, ale ze znakomitych kreacji aktorskich. Philip Seymour Hoffman już dawno udowodnił, że Dustin może się przy nim schować w Emporium. Jeżeli dodać do tego równie wielkiego Alberta Finneya, zadziwiająco zniszczonego Ethana Hawke i dojrzałą Marisę Tomei, to dostajemy prawdziwy aktorski koncert. Film Lameta to odrobinę wtórna opowieść o Ameryce z czasów kryzysu, gdzie wszelkie wartości dawno poniosły klapę, a ludziom pozostały tylko sny i marzenia o tym, że obudzą się gdzie indziej. Mocne i ostre kino o bolesnym przebudzeniu z amerykańskiego snu. My name's Joe.
This is what I do. Bracia punk kiedyś mieli talent i olbrzymi potencjał, dziś jakby dawna para z nich odrobinę uleciała. Za to mają stanowczo więcej zielonych banknotów. Bangkok Ostatnie Zlecenie to przykład na to, że mając talent i wizję, można zrobić naprawdę fajne, oryginalne kino. Historia głuchoniemego płatnego zabójcy to swoisty majstersztyk melodramatu i kina akcji, który otworzył braciom drzwi do fabryki snów. Fabryka snów ma jednak to do siebie, że wszystko przeżuwa i wypluwa. Tak więc w hollywoodzkim remake'u głuchoniemego Taja zastąpił łysiejący Nicolas Cage. Dawna gwiazda ambicje zamieniła na plastikowe pistolety, z których co rusz strzela do wrogów, rzucając co rusz na widza cielęcym spojrzeniem, w którym ledwo można dojrzeć dawną dzikość serca. Cóż z tego, że to kino bardziej efektowne, skoro bezduszne. Bangkok Dangerous. Now Zarqawi has met his end. And this violent man will never murder him. Na przemiał idą kartony, które mają zapewnić byt rodziny pewnego mieszkańca Jordanii, ale przede wszystkim dzięki filmowi Masuda recyklingowi ulegają stereotypy dotyczące islamu. W rodzinnym mieście pewnego kultowego w pewnych kręgach terrorysty ludzie gadają, żyją, kłócą się o to co zawsze – kasę, politykę i religię. Gdzieś w tle toczy się kulturowy dialog, ale wszystko kończy się tą samą co zwykle konstatacją. Nieważne czy jesteś katolikiem, muzułmaninem, Żydem czy rycerzem Jedi, prawdziwe pieniądze zrobisz tylko w Ameryce. Dziesięć lat temu była pornogwiazdą w Boogie Nights. 9 lat temu rozgrzewała szpiega, który nie umiera nigdy. Dziś pozostaje jej już tylko uganianie się za mniej i bardziej atrakcyjnymi mężczyznami w poszukiwaniu tego jednego, który zapłodni jej szybko wysychające łono. Kiedy na świecie żyje ponad 6 miliardów ludzi, desperackie próby spłodzenia jeszcze jednego żołądka do wyżywienia wydają się nieco kuriozalne, ale na szczęście od atrakcyjnych blondynek nie wymagamy zdolności myślenia, a jedynie skutecznego eksponowania swoich wdzięków. Heather Graham to jeszcze potrafi. Jest kurwianie, bo tobie coś przypierdolę.